Hej, cześć, mam do wam wszystkim ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Dark Souls Remastered. Gdzie jestem? Otóż jestem w grobowcu olbrzymów, miejscówce, do której dało się dojść za Pinwheelem, a wejścia, do którego nie zauważyłem. Ścieżka na wprost? A, że o to pewnie chodziło, dobra. Bo to jest pewnie jakieś inne wejście tutaj, czy coś. No, bo tu się schodzi i potem się idzie dalej w tę stronę. Czyli jak... A czekaj, w sumie... A czekaj, gdzie miałem tędy się dostać jakoś... Co, tędy miałem do Pinwheela się dostać? No ale jak? To nie ma sensu. Przecież ja teraz coś ominąłem? Dobra, przeżyj. Uff. Nie mogłem sobie użyć tego, kontroli upadku. Sobie trzymał na wszelki wypadek. Chciałem wam pokazać całą tą trasę. Nie pokazałem dlatego, że uwaga, to jest moje chyba czwarte podejście do nagrania tego odcinka. Bo albo mi się... Potrzebujesz dystansowa. Holy moly, co jest? Jesus, ile ich tu jest? Wejdzie? Nie, ale próbuję mnie sięgnąć. Ja sobie tak nie przejdę oczywiście. Co? A oczywiście... Pewnie tędy jeszcze będę musiał przejść, nie? No ja bym się nie chciał bić z trzema... Nie, z czterema takimi naraz! Dobra, ale spróbuję... użyć czarów. Trochę ich mam. Strzały duszy na przykład. To jeszcze byłoby fajnie widzieć tego typa, nie? O, 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 tu jest. Może się... No nie! No nie! No nie! Nie, nie chciałem tu spadać! Au, 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 au! Wstawaj, wstawaj, wstawaj! Wstawaj, idź mi stąd! Już! Run! Run! O, duży boski żar! Super! Run! Run, nie! O Boże, nie wierzę! Ja pierdzielę, ale fail! Ale fail! Dobra, widzimy się w tamtym miejscu. To jest szybkie cięcie. Patrzcie. Tu, zaraz obok tego, gdzie Pinwheel sobie został, gdzie Pinwheel badał sobie trupa, tu w ścianę są wbite pręty, po których mogę się wspiąć jak po drabince. Rok na wprost. Ciężko się z tym nie zgodzić, ciemno tak w dupie. Dobra, to ja kontynuuję moją podróż przez grobowiec olbrzymów, a my widzimy się tam, gdzie przed chwilą, jak idiota, dałem się zabić. Dobra, jednak widzimy się troszeczkę wcześniej, bo tutaj... Mamy Patchesa, z którym mogę sobie porozmawiać. Co mi powiesz, ziomku? You again? Well, well. You've been a stranger. Oh, good to see you well, mate. All right. You came at the perfect time. There's a fine stash of treasure right down that hole. I found it first, but we're friends now. I'll split it with you, in any case. Have a look. It'll shimmer you blind. Totalnie niepodejrzany śmiech kropka MP3. Czyli w tej dziurze? No jest coś. Zepchnie mnie. This is Sparta. Mhm. Przecież jak swagersko nie wylądowaliśmy. This is what I do, my friend. The trinkets I'll be stripping off your corpse. That's the real treasure. Oj stary, lepiej żebyś miał mi jak to wynagrodzić, jak już tam wrócę. Mam teraz dwie opcje, albo stąd gdzieś tutaj znajdę przejście.
tutaj, dobra, czyli może gdzieś tam. Albo dusza dumnego rycerza. Dwie, nie, to jest duża dusza. O, i latarnia czaszki znaleziona, świetnie. Kolejna będzie na sprzedaż, czy tam do nakarmienia Frampta, bo chyba w sumie go karmię tymi przedmiotami, które mu daję. O, proszę, jest wejście na górę. A, dobra, ale to jest grudka białego tytanitu. Ładnie. Co tu jest? I'm sorry? The hell is that? Dobra, spróbujmy tędy. O! O! Chwileczkę. Die! You bloody piece of crap! Spałowany! Grudka mojego tytanitu, ładnie. Dobry. Niech zgadnę, ciebie też tak urządził? Wypiję za twoje zdrowie. Pogadamy? You're no hollow, are you? Thank goodness. Please be careful. There are two fierce hollows not far from here. They were once brave knights, my former escorts. Who would let such strong spirits be hollowed so? Heavens, is there nothing? Nothing at all to be done? A kim ty jesteś? Zacznijmy może od tego. Dobra. No bardzo niedaleko widzę byli. Dobra, czekaj, jak się mamy tak... Nie. Tu, w górę. Że to mi za tarczę robi te rzeczy, to jest aż dziwne. Ta łap, ta głowa w sensie. A nie, nie, to się podleczył? Nie wiem, nie zauważyłem. Kłani jacyś. No zdychaj w końcu! Okej. To była to twoja eskorta, jak rozumiem. You banished those two hollows, did you? It pains me to think of the trouble my failings have caused. I am certain that both Vince and Nico are grateful to you. Thank you so very much. Here, these belonged to them. You deserve them more than I. Regeneracja! Cud mi dała! Fajnie! Both Vince and... I am certain... Dobra, ale kim ty jesteś, laska? Patrzę sobie w życiu do jakiejś dziury, gdzie zrzuca pewnie inne trupy, przy okazji jeszcze jakąś babkę tu zrzucił, kogoś jeszcze innego. Nie wiem, o, świetnie, znowu to. Dobra, ale miecz daje sobie radę. Dosłownie wycina mi drogę przez te pilary. O, jest drabina. Patrzę, szykuj się, idę do ciebie. Iluzja. Gdzie ja jestem? O Boże, serio? Tu? Okej, to się nawet się... Tam jest ognisko! Tu jest zaraz obok Patchesa, tu jest ognisko, ja go nie widzę. Ja jestem ślepy. Nie widziałem ogniska, ja jestem ślepy.
No, siema. Masz mi coś do powiedzenia? Well, let's just calm down. Talk about things. I did you wrong, but I didn't mean it. These temptations, they can, well, overcome me. You know what I mean, don't you? Please, forgive me. You and me, we're jolly undead outcasts, aren't we? Dobra. Zrobimy tak. Ja ci wybaczę. A ty mi skuj jakieś fajne fanty, dobra? Wtedy pogadamy. Czy ci przebaczę trochę bardziej, czy jednak będę cię chciał zabić. Oh, brilliant. A second chance. Wonderful. I had a feeling you'd understand. I did. But if I were in your shoes, who knows what I'd have done. But now we're friends again. Hey? Stary, ten miecz na razie jest leciutko nad twoim kroczem. Wystarczy jedno machnięcie w górę, w dół i potem z pół obrotu i ciebie nie ma. Dobra, przegadane. Czekaj, tu. Jezus, i tu jest normalne zejście! Już! Rozpal to ognisko! Boże święty! Ale teraz pytanie, czy jak ja się teleportuję do kapliczki, czy ja tu będę mógł się teleportować z powrotem? Very good question. Very good question. Dobra. Nadróbmy najpierw może... tutejsze przejście. Czyli to zejście niżej, gdzie było pełno tych kloców. Są moje dusze. Dobrze. Weźmy nie latarnię, tylko katalizator. Come on! No, serio? Wali tyło sufit? Mam te bomby zapalające, czy je wywaliłem? Mam tu przez mało go dołożyć do skrzynki. Nie, wywaliłem te wszystkie. Dobra. Dajcie mi chwilę, muszę... Albo... Cześć, nie czekaj, bo jak miecz był taki... A dobra, może jednak nie będę musiał się uciekać do tamtej akcji. Spróbuję po prostu wyciąć sobie mieczem. Dziękuję. Poproszę o swoje dusze. Dusza dzielnego wojownika. Ciekawe, ilu typów dało się tutaj zabić. Dobrze, że mnie tutaj patches nie wrzucił. Proszę, proszę. Ucho kowala. Cierpienie na wprost. Być może? Tutaj. No, tylko dużo żartu znalazłem wcześniej. A właśnie, a propos, jeszcze opisu nie sprawdziłem od tego, znaczy od tego żaru. Duży boski żar. Żar potrzebny do ulepszania broni. Duży boski żar. Sekret kościelnych rytuałów. Przeznaczony dla wybranych boskich kowali. Ulepsza boską broń do plus 5 i umożliwia wzmocnienie do plus 10, dzięki czemu broń dorównuje orężowi bogów. No, my oczywiście wiemy, kto będzie zainteresowany tym żarem. A mianowicie, kowal André. A, dobra, tu jest wejście na górę. Gdzieś tam był dalej strzelec, ale tam już wcześniej byłem. Okej, spróbuję teraz się cofnąć do kapliczki. Bo to była ta babka i te typy. Jezu, jakbym teraz spadł w tą przepaść, to mi się chyba facepalmą, nie? Ta babka i te typy używali tego.
wróć. No babka dała mi cud, właśnie też opis cudu muszę sprawdzić. A te typy używali cudów. Więc może ten gościu w kapliczce będzie wiedział, kto to jest. Może to jest ta! On tam coś gadał, że komuś służy. Może to jest ta babka właśnie. Tej jego pani. Sprawdźmy. Regeneracja. Powszechny cud wśród rycerzy kapłanów. Stopniowo odnawia HP. Strzeżcie rycerza kapłana pobłogosławionego regeneracją, bo trudno będzie go zgładzić. I zajmuje jeden slot i dwa użycia. Ciekawe, jak jest skuteczny. Dobra. Po pierwsze odwracamy pustkę. I rozpalamy ognicho do granic możliwości. Okej, co się stało przed chwilą? Co się tak z niczego mi się estus uzupełnił? Na pewno nie z wiadomości, no bo wiadomości żadnych nie zdążyłem jeszcze rozstawić. Ale może, skoro mogę już normalnie używać tego, to może warto będzie finalnie zacząć używać tego rysika. A propos... Gdzie jest ta drabina? Tutaj. Ale nie wiem, jak gesty dołączać do tych wiadomości niektórych. W sensie, bo w dwójce... Czy tam w Bloodborne na przykład to jest dość proste, ale w Soulsach nie jestem pewien, jak to robić. Czekaj, tutaj zamiast tego pryzmatu damy sobie na szybko rysik. Napisz wiadomość. Tutaj, nie, obiekty, ognisko na wprost. Okej, nie do końca o to mi chodziło. Dajmy to jeszcze raz. Jest takie coś. Ognisko. Serio, to tylko takie coś jest? Jak mogę gest do tego dołączyć? Tutaj? Nie. Tutaj po prostu to anuluję. No nie, no pojęcia to nie. Po prostu ognisko na wprost. Tak. Dobra, mogę teraz tu. No nie, no czemu nie mogę dodać do tego gestu? No dziwne. No dobra. Okej. Ołtarz, Anorlondo, konota księżniczki, głębiny i parafia nieumarłych. Poza kaplicą, czy tam kapliczką, to jest wszystko, co mam teraz dostępne. Czy teraz będę musiał zobaczyć sobie listę, czy będę mógł się tutaj cofnąć na szybko, czy już nie bardzo. Jest! Okej, okay. Mogę się teleportować do grobowca olbrzymów, to mi się podoba. Dobra, czy ten wrócił? Nie, Logan nie wrócił, ale pogadajmy z tamtym. Czy on coś będzie miał mi do powiedzenia? Hello. I'm sorry. Sometimes I... Wow. Naprawdę, kurde. Chyba, że może być w przymierzu, żeby mi coś powiedział, no ale tylko wątpię. Albo tego to się nie posunie dalej, bo nie dałem mu tych dusz na start. No ale no sorry, gościu, nie miałem jak tych dusz sobie ogarnąć. A jeszcze tą grudkę tytanitu muszę sprawdzić. Dobra, czekaj, najpierw wymienię sobie to. Pryzmat znowu. Nie tu, tylko tutaj. Grudka... Ale no dobra, tak, grudkę białego już miałem. Wspomniałem, że już tu zdobyłem kiedyś tam. Tutaj są dusze. Dobra, że to wszystko mogę sobie na razie odpuszczyć. Jest. Zobaczmy. O, tu przejścia nie ma. A tam dalej... A w sumie właśnie, czy tam dalej jest przejście? Idę, ale tu nie sprawdziłem. Ale nie ma. Okej.
Bo wydaje mi się, że skoro w takim właśnie miejscu jak to jest ognisko, czy jak to? Tam może mogę tylko zaskoczyć, ale zaskoczmy w sumie. Da fuck? Co to jest? Bliźniaczy człowiecze, co ja zabiłem właśnie? Halo? Co to było za jakaś meduzo ryba czy coś tam innego? Jakie wycinki mogę prowadzić? Okej, okay, tutaj pociągę to samo. O, ale tej już nie ma. To nie, no teraz to już tylko prosta droga mnie do wyjścia czeka. No to, no dobra, no to w takim razie gdzie ja mam iść? Skoro nie tędy. No dobra, może tędy, ale... Myślałem, że od tego ogniska będzie jakaś dalsza droga, nie? Że on będzie taki, tylko takim checkpointem. Bo jak na razie... Leczenie... W sumie wykorzystam to leczenie. Troszkę tak, troszkę tak. Niech będzie na razie kontrola upadku. Bo tędy idę, to idę tylko do tego żaru. Tędy się cofam. Tam jest, są gdzieś te demoniczne ruiny. Dostałem właśnie strzałą w łapę, dzięki. Tu ognicho. Tu jest patches. A tu jest dalsza ścieżka jeszcze, okej, okay, dobra. To lećmy w takim razie. Co my tu mamy? Za goryl jest. O! Ała! Dobra, nie jest zbyt wytrzymały. What the actual fuck? Gościu mnie prawie zone-shotował. Holy boy! Dobra. Teraz już nie mam fragmentu wielkiego leczenia, bo mi się o wiele bardziej przydało. Ale nie no, lecimy. Tam jest kurde mgła. A to mi się troszkę nie podoba. Bo to może oznaczać, że za chwilę będzie boss. Albo dalsza ścieżka. Preferowałbym to drugie. Okej. Okay. YOLO. Uff, na szczęście tylko ścieżka. Tam już się... No kolejna ta małpa! No ty durny gorylu, weź zeskocz w dół, co? Zajebiście. Pięknie, weź se grzmoć jeszcze bardziej w te ściany. Do tyłu. Jezu, czemu tak w dupie? Tu nic nie widzę! Ja się nie będę pieścił. Może jak ktoś da za cheaterem, mam to gdzieś. Jak gra mi nie daje... Jak gra nie chce grać czysto, to czemu ja mam? Świetny, znowu ten. Dobra, silny atak i lekki go powinny załatwić. Tu jest zejście niżej. Tu jest najgorszy typ przeciwnika, czyli łucznik, który umie tylko nawalać z dystansu. Ja czuję, że może sobie czasami pomóc z łukiem, ale cały czas tylko stać na dystans. Nie. Tak się nie godzi. Kolejna czaszka.
Jakieś rozjaśnione przejście. Tam, o, widzę oczka już w ciemnościach, no. Czym jesteś? Pilarem, czy może kolejnym dużym szkieletem? Żarty chyba stroicie, co? Jaki prem to jest bardziej wytrzymał od tego drugiego? To jest bez sensu. Ognisko! Serio, jest tu gdzieś ognisko? Proszę, no, nie... Ale... Jest ognisko! Wow, ej, ale jestem aż zdziwiony, że tak blisko. Potrzebujesz szkielet. Ta, wątpię, że potrzebuję, ale... Mam. Dobra, odpocznę, żeby w razie czego się tutaj odrodzić. Rozpalę je później. Choć przydałoby się teraz. 35 minut. Tutaj za chwilę oczywiście mi zaś na pysk wyskoczy ten... goryl. Jesus! Wolę naprawdę te wielkie typy z maczetą, czy tam wielkim falcjonomieczem. Nie wiem, co, jaki to za miecz, ale chyba falcjon. Dobra, tu przeżyję upadek. Tutaj też. A, tu jest normalne zejście. Czyli tak, jakim w sumie powinienem tam iść. Tutaj nie ma nic. YOLO. Co mamy tutaj? To jest powrót. Tu jest ziomek. Wrótka białego tytanitu. Chyba glitch. Serio? Dwa? Trzy! Pewnie więcej ich tu jeszcze napchajcie. Nie powiem, daj to jakiegoś klimatu, nie? No, ale to dosłownie gówno tu widać. O, tu jakieś drzewo. Ciekawe. Tędy, jak tędy pójdę, to się... Dojdę donikąd tak naprawdę. Zejście. No dobra. Pukam. I schodzę. Mogę tego użyć? Nie mogę. Szkoda. Tutaj. A tutaj, czyli gdzie? Ja chwilowo chyba schodzę coraz głębiej, mam wrażenie. Dobra, jest trochę światła. To jest tu miejsce! Nie, raczej nie. To jest to miejsce! Mrocznych paladań Leroy zaatakował! Jaszczurka! Jaszczurka! Ha, nie uciekniesz. Migoczący tytanik i grudka takie innego. O kurde! Ha, O kurde, nie blokuje całego! Czyli gościu ma jakieś... jeszcze dodatkowe obrażenia nałożone. To co, this is Sparta? Hmm? Au. No ej! No co jest?! No nie! Kazałem ci zrobić kopniak, a nie się turlać! Ja pierdzielę! No nie wiara! Ja tam wracam i to migiem! I co, i teraz gościu nie zaatakuje? Palmy słońca. No widok ładny. To jest to miejsce, kurde, które było tutaj zablokowane przez ten. Jak to dopiero wejdę? No nie, teraz gościu nie będzie atakował. Tfu! Tchórzu. Dobra, tutaj coś niecoś widać, więc... Wróć, widać więcej niż widać wcześniej, więc... zostanę przy takowej. W sensie nie będę teraz chodził z tą głową.
Ile moja przewaga na korzyść, jeśli chodzi z tym, o tego łucznika? Gościu totalnie nie wie, jak mi trafić. Chcesz grudka? Nie tym razem. I też nie tym razem. 67,5 tysiąca dusz. Czy to mi mogłoby podnieść level? Niestety nie wiem. Musimy odpocząć przy ognisku, aby się dowiedzieć. Dotknij plamy krwi. What the hell? Przecież go zabiłem! Czemu ich tu tyle jest? Co najgorsze, mi się kończą powoli jest tu. Nie gadaj. Nie gadaj, serio? To jest przeciwnik. I też przeciwnik, który zatruwa. Świetnie. Potrzebowałem tego, jak nic. Dobra. No tak, nie mam katalizatora. Tego oczywiście. Biorę w łapę Yellow. Okej, na szczęście nie są tak wytrzymałe jak ten. O, teraz zrobił kopniaka! Jak boss. Znaczy wróć, ten nie jest tak wytrzymały. Jeszcze żyjesz? Poważnie? Ile? 1000 dusz za niego dostałem, poważnie? Okej, to było trochę marnowanie zaklęcia, jeśli mam być szczery. Jeden Estus. Ten tylko... A nie, ten też coś po sobie zostawił, świetnie. Grudka białego tytanitu. Ej, możecie mi tych masek z siebie zdropić? Mam maskę matki, jeszcze bym chciał te pozostałe. Dobra, czy ja mogę tu... Tak, mogę wejść, dobra. Chybiłem paskudnie. Człowieczeństwo. Proszę, proszę. Ej, one się tak będą się respiły w nieskończoność, czy jak? Tak, najwyraźniej. A, chyba, że to ten nie respi. To by miało nawet więcej sensu. Bo w sumie jest nekromantą, więc... O, przedmiot. Kolejna grudka mojego tytanitu. Firebola nie uniknąłem, szkoda. Zdychaj. Czy te zdechną? Jeszcze nie. Nie, one są jak hydra, zabij jedno, a dwa wylezą. Okej, tu jest ten, co go zabiłem wcześniej. Też grudka białego tytanitu, tylko i wyłącznie. Tutaj, a, tu jest wejście na górę, okej. Ej, ale w sumie jak one tak się bez końca tutaj tygują, no to to jest nawet fajne miejsce na farmienie dusz. Zawsze bym się miał jakąś kosę albo coś. Bo kosa jest tak taka kosa albo halabardę, która by tak fajnie przy ziemi tak ładnie cięła. Ten dość nieciekawie skończył. O, tu w ogóle jakiś przedmiot. Dusza bohatera. Czyli ta najwięcej warta w kontekście dusz. Te mnie jeszcze gonią, nie wierzę. Tu, a czekaj, przecież przylazłem. Tak? Tak. Dobra, dziabnięte. 45 minut. Tak, ja zszedłem tędy i potem szedłem tutaj. Dobra, poproszę teraz o leczonko.
Oh boy. Oh boy. Nie wytrzymam tego. Nie podoba mi się. To jest takie zagrożenie i jest ściana. Z mgły. Tu jest boss jak nic. Dusza bohatera. Okej. Okay. Czy mogę tędy przejść? No oczywiście, że mogę to zniszczyć. Dobra, mam trochę zaklęć. Mam jedno leczenie, 7 estusów. YOLO! Nie, nie tak. YOLO. Co się kryje za ścianą? Słaby punkt, ogień. Dobra, nie wiem czy mi to nie zabierze trochę życia, więc użyjmy zaklęcia, żeby zmniejszyć ewentualne obrażenia. Jest sęka. To Nito! To Nito! Pierwszy zmarły! Ja naprawdę mam mocno podpakowaną tę postać. Znaczy, no, bo łącznie w godzinę ogarnąłem sobie cały wątek jednej potężnej duszy. Jakie on ma ostrze na łapie! Gravelord Nito! Hello! Mi friendo! No oczywiście, że ma przydupasów. To pytanie, czy... Dobra, niby padli, ale jako już to jest Gravelord, to pewnie będzie ich respił. Tak? Już ich respił. Czyli to jest walka z Legionem, można by rzec. Gdzie jest tą łapą? Jak nie majtnął? Fuks! To był fuks! Dobra, ale ładnie go trzepię nawet tym mieczem. Dobra, on też mi tam obrażenia jakieś robi, ale... On też zadaje obrażenia swoim, więc mogę go prowokować do ataku, żeby najpierw zabił swoich przydupasów. O, właśnie w taki sposób! Trzepiemy go, trzepiemy. Oj, ładuje się, ładuje się, ładuje się! Zaraz grzmotnie! Zaraz grzmotnie! O, już grzmotnął, ała. Zabolało. Zabolało mnie to bardzo. O, świetnie jeszcze ty. Obstawę to masz niezłą, panie Gravelordzie. Mucimy, mucimy go. Do tyłu, do tyłu! Nie, nie! O, dobra, zabił swoich. Odznacz, do tyłu, do tyłu. Do tyłu, wycofać się. Podleczyć. O, znowu zabił swoich, fajnie. Ja zabiję tego. Podleczy się. Kurde, fajnie idzie. Atakuj. Okej, okay, 100% obrażenia fizyczne, więc moja tarcza da sobie radę.
I'm fine. Well and wide awake. Do not treat me like an old withering snake. I am pleased, is it? The beings who... Farewell. What a brilliant ember you have there. I've only heard legends of such specimens. The embers used for the secret rites of divine blacksmiths. Perhaps you could lend it to me. I've long dreamed of forging divine weapons. Splendid. Splendid. Thank you, Andre of Astora. Never disappoints. I assure you. Oh yes, and one other thing about the Darkroot Garden. It is said to house the grave of Sir Artorius, the Abyss Walker. Only of those who ventured into the forest, none has returned. Oh yes. Get yourself killed. Neither of us want to see you go hollow.